Test, 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 test. No, dzisiaj też wiadomości nie wiem. Będę starał się przyrządzić fast food dzisiaj, czyli szybko i mięcha tyle na wale, że nie wiem, niech ktoś weźmie od razu jakiś tam, nie wiem, wątroborin czy coś innego. Bo Chiny wpadły na genialny pomysł, no nie wiedziałem, że ktoś użyje DeFi Wars podejścia, żeby próbować wycytkać właśnie yy, Stany. No, naprawdę to jest coś. Także. Dzisiaj będą takie trzy tematy: Binance, FTX i być może ten właśnie czarny event na krypto jeszcze, który się nie zdarzył, Chiny oraz jeszcze lekcja z 2008 roku, a właściwie praca domowa z 2008 roku, której niestety nie odrobili Polacy. Zapraszam. Cześć, jestem się macie, kto jest 321 crypto. Zaczynamy. Wszystko co tutaj powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem, niesprawną inwestycyjną. Ja nie jestem żadnym brokerem, nie przyjmuję żadnych pieniędzy. Jest to tylko entertainment. Pokazuję tylko i wyłącznie yy, w formie ćwiczenia niektóre analizy i coś takiego. Nikt nie biorę od nikogo tutaj jakieś inwestycyjne pieniądze ani nie udzielam porad. Każdy gra na swoich rzeczach i pamiętajcie, że analizy wsteczne nigdy nie gwarantują, że aset będzie miał czy tam dobro, zyski w przyszłości. I zawsze chodźcie do doradcy inwestycyjnego, doradcy bankowego, doradcy księgowego oraz nie wiem, tam do księdza na przykład. Dobra, ruszamy. Dzisiaj dużo mięsa, więc od razu będziemy jechać. Słuchajcie, DXY w tej chwili w bardzo tutaj ładnym punkcie, poniżej 110,5 i teraz czy właśnie powrócimy zaraz tutaj na górę, bo jest powiedzmy takie coraz bardziej schodzenie, 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 ale z możliwością tutaj wybicia. I na razie widać dywergencję, więc widać tak jakby DX miało odbić, więc w kolejnych paru godzinach być może będzie właśnie spadek Bitcoina, kontynuacja. Oraz giełdy, tak samo kontynuacja. Wszystko sobie zobaczymy to na większym tutaj, yy, większym grafie. To, co chcę tutaj pokazać, to to, że mieliśmy właśnie spadek do tego momentu 20600, 20, i jak sobie ustawimy, ja wiem, że tutaj sporo się dzieje, yy, jak sobie ustawimy tutaj różne yy, poziomy, to spójrzcie akurat w tej lokalnej strefie, tak jak tutaj mierzymy ten właśnie VPVR lokalny, jesteśmy właśnie na punkcie tym kontrolnym. Jeżeli ten punkt kontrolny, te fipsy i ten poziom nie utrzymają tej ceny, tutaj, o w tym miejscu. No to raczej wtedy ciśniemy, tak jak mówiłem wcześniej, do strefy 20 200, 19 800 i coś w tym stylu. A zapomniałem dodać, mam jeszcze plastikowy rowerek, znaczy ten jednokołowy rowerek, więc nie należy mnie słuchać. I tak jak tutaj weszliśmy po tych falach, i teraz właśnie wypadałaby już taka e, większa, większa korekta. Tutaj właśnie była ta e, konsolidacja przed tą piątką, i teraz już mielibyśmy takie. A, B, C, i w tej chwili, jeżeli jest to B, i tutaj właśnie mamy taki opór, no to wtedy C będzie bardzo głębokie. Wtedy właśnie mogłoby zejść nawet do dołu tego kanału, czyli do 19,500. Zobaczcie. I To jest właśnie cała filozofia, cała filozofia, żeby po prostu tradować w poziomach, które się widzi. I taki tutaj podam taką rzecz, która nie wiem, jest kluczem, bardzo prostym kluczem do. Ograniczenia strat, ok? Jeżeli widzimy, że pewne rzeczy są po prostu u góry, na przykład w tym rangeu, jesteśmy na tej czerwonej takiej kropkowanej linii, widzicie, to znaczy, że cena tego rynek wycenia jako drogie. To dosyć, dobra? Więc jeżeli tak jest i my chcemy otwierać pozycję długą tutaj, czyli na górę, no to są trochę małe szanse, prawda? Więc takim rozważaniem byłoby na przykład albo otwarcie pozycji short, albo w ogóle niczego nie otwierać i poczekać, aż cena zejdzie do bezpiecznej pozycji, w której my czujemy się na naszą analizę dobrze, powiedzmy gdzieś w tym miejscu i wtedy zaatakować odbicie. I to jest bardzo prostota, geniusz w swojej prostocie tutaj. Spójrzmy, Ethereum w ogóle troszeczkę inaczej wygląda. E, tutaj bardzo taka e, berflaga nam się teraz tutaj zrobiła, więc ja tutaj przełożę tylko te, e, te rzeczy. I to jest berflaga, która właściwie, jeżeli jeszcze jeden taki wyższy dołek to zrobimy, to wtedy będzie zakończenie, i będziemy mieć, um, i będziemy mieć, zobaczcie, trójką to równej podstawie. Tylko je, pamiętajcie, e, trójka, e, jak i, zaraz, to jest raz, dwa, trzy, cztery, sorry, trójka i piątka, i tutaj by było właśnie, tutaj by była korekta, e, tworzy Head and shoulders. Więc uważamy, bo jeżeli nie przebijemy tutaj tego neckline, ok, mniej więcej w tym miejscu, no to może być y, wtedy tutaj zawrócenie ceny, przebicie i spadamy gdzieś około. Tu mamy ładne potwierdzenie, nie dość, że mamy poziomy i tutaj pewnie jakiś jeszcze wap też jest. To mamy dodatkowo jeszcze y, tutaj właśnie Fibonacci. I tak jak sobie popatrzymy, gdzie tutaj jest ten, te średnie, proszę bardzo, dwusetka tutaj nas też wspiera, więc mamy bardzo ładny konfluenc. Jakby cena zaczęła spadać, ja patrzyłbym więcej na to miejsce. Dobra? Taki tutaj zasięg. Jeśli nie, obligacji, patrzyliśmy, jeszcze spójrzmy na DXY, dobra? DXY w takim powiedzmy, zobaczcie, układa się w taką bear flagę, ok? Czyli być może będzie to szło coś w tym stylu, ok? Wtedy jest to bardzo takie powiedzmy bearish krótkoterminowo, ale bullish długoterminowo, czyli wybicie bullish, to znaczy, że rynek by bardzo kulał, ok? I teraz pytanie jest tylko, jak to widzimy, bo jeżeli jeżeli widać tutaj taki pion, takie wejście, i no powiedzmy, jeżeli to już jest koniec tego wejścia, to mielibyśmy naprawdę silną tutaj korektę, zobaczcie, do tego pionu, gdzieś na około 103, coś tam. No ja myślę, że moglibyśmy się zatrzymać tutaj na około 105, też jest taki poziom, oraz na 108. To jest takie, trzy strefy tutaj obczają.? Okay? Silne w ogóle wsparcie są jeszcze tutaj na setce, ale to już. Nie to, co tak, nie widzę, to co się dzieje na rynku, żeby akurat tak można było to zrobić. No, zobaczymy. Zobaczymy. Atom i inne kryptowaluty bardzo podobnie są nastawione, więc w tej chwili nie będę tego mawiał, bo na tym, na Bitcoinie tutaj jest dużo się dzieje. Matic cały czas do góry zapierdziela i e, wojna toczy się pomiędzy BNB a FTT, tak. I tutaj zobaczymy, właśnie jak to wszystko się rozmieli. Przypominam tutaj o Zylice, będzie miała wydarzenia w przyszłym roku na początku, jakąś tutaj grę. A także jeszcze Chilis będzie miał też swój tutaj mainnet. Link zasuwa, ale o linku mówiliśmy trzy dni temu, jak tutaj właśnie był w tym miejscu, że był rejestr na tym wapie i mówił uwaga, i zaczął właśnie tutaj iść piątą falę, robić te newsy, które spowodowały na przykład, że band poleciał do góry, tak? Teraz właśnie band zwykle idzie i link za nim, albo link idzie, a, ba, a band za nim, to mówiłem. No i potwierdza się na razie. Ja w linku cały czas siedzę, więc jest tutaj Ok. Dzisiaj nie będę poruszał zbyt dużo monet, chcę tylko pokazać parę. Um, gdzie jeszcze AT... Ajajajajaj, jeszcze tutaj pokazałem jeszcze ATP. E, ATS, ATP, czczczczcz, zaraz to zobaczę tutaj. Dałem taką analizę i ona... APT, sorki, APT, nie wiedziałem, jak się aptos właśnie. E, zobaczmy i tutaj na przykład, spójrzcie, mamy na półgodzinówce weźmy sobie, wyłączmy to, wyłączmy to. O, zobaczcie, mamy w tej chwili, mamy w tej chwili dosyć dobre miejsce tutaj dla właśnie aptos i nie dość, że sięgnęło ono tego momentu, gdzie poprzednio było tutaj na tym dołku, Możemy mieć taką korektę. Mamy wyznaczone tutaj takie poziomy i spójrzcie, jeżeli cena utrzyma się w tej chwili na tym poziomie, to można to uznać jako bear trap, tak coś takiego i cena może zacząć tutaj się produkować. Może być właśnie w tym tutaj patternie. Jak sobie postawimy fixed range na ten mały pattern tutaj w tym miejscu. Właściwie to można ten cały postawić, ok? To jest, jest dużo, bardzo przecenione, to wszystko, prawda? Jeżeli sobie zmniejszymy tutaj do tego paternu, okay, to widzimy, że punkt kontrolny jest, cena jest tuż pod punktem kontrolnym, więc będzie on oporem, bo mamy dodatkowo jeszcze tutaj poziom cenowy, okay, I punkt kontrolny. Więc co to są punkty kontrolne, to na telegramie wyjaśniałem w filmiku, dobra? Ale to wyjaśnię też w nowej serii szybkiego startu. Więc w tej chwili ja bym tutaj poczekał chwileczkę, nie rzucał się, bo być może będzie jeszcze retest i to by był świetny taki double bottom tutaj na tej strefie. Nie dość, że strefa, nie dość, że punkt wsparcia, punkt wsparcia tanio według wykresu i tutaj wyłamanie tego, tego, tego wedge tutaj było, więc to byłby taki dobry punkt. Oczywiście on nic nie gwarantuje, ale technicznie em, wygląda całkiem nieźle. Okej, okay, wygląda całkiem nieźle, więc. Ja bym tutaj właśnie popatrzył. No i cóż, XRP e, tutaj e, jest w tej chwili bardzo ciekawy. Jest to bardzo ciekawa moneta w tej chwili. Ma e, dobre ułożenie. Można by było spłaszczyć trochę ten wykres i dodać tutaj tej B, jeżeli, znaczy dodać tą D troszeczkę niżej. Jeżeli to jeszcze jest tutaj ciągnięte, to byśmy mogli dojść tutaj. E, właśnie nie wiem tylko, czy to już jest taki kierunek... E, w kierunku E czy D taki, ale o to chodzi, że cały czas konsolidujemy tutaj i XRP zbiera siłę. Inną, inną monetą, którą tu patrzę, jest Algorand. Algorand celuje, żeby być, żeby być takim CBDC monetą powiedzmy jutra. tak? Um, no nie wiem, Hedera Hashgraph też się nie rozpędziła. W tej chwili jest tutaj, zobaczcie, na, na tym progu, momencie, gdzie to jest tutaj, na tym progu jeszcze tak zwanej taniości, patrzcie. Jest pod punktem kontrolnym, pomiędzy punktem kontrolnym a value area low, więc tutaj bym, tutaj bym właśnie patrzył na coś w tym stylu. Dobra, idziemy dalej. Przejdźmy tylko jeszcze szybciutko przez nasze token świat. Więc na razie, sand w tym, w sand tutaj w korekcie OXT, to bym tu uważał na razie na OXT. Osmos jest też dobrze, Skalp no, tutaj walczy z tym swoim blockchainem. Nasze kochane Agix troszeczkę się cofnęło, ale znalazło support na 200. -ce. No i GMT, do GMT dzisiaj o tym mówiłem na telegramie, że tutaj zbiera swoją konsolidację na czwórce, uważacie, No i zaczęło się wyrywać do góry. Tezos na razie tutaj pod tą dwusetką, ja bym chciał, żeby był nad tą dwusetką. Dobra, ruszamy, bo jest sporo wiadomości. Spójrzcie, 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 spójrzcie. Więc, patrzcie, zestawienie sprzedaży yy, mieszkaniowych deweloperów giełdowych, a i tutaj inne rzeczy, yy, zmiana, minus, 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 i teraz, ciekawe, kiedy zaczną się zakupy tych właśnie deweloperów, tylko pamiętajmy, że lekcja z 2008 roku nie została odrobiona w Polsce, praca domowa, i tutaj ludzie mogą się rzucić w tej chwili na te spółki, bo są się tanie, tylko pamiętajcie, część tych deweloperów może już nie odzyskać swojego światła. E, światło tam może po prostu zginąć. Dobra? Siema Maćku, długo się zbierałem, żeby zapisać raport, bo codziennie oglądam ten film, chyba każdy raporcie podaje, że gdzieś tam u nich lipa. Mieszkam w... E, e, e. Ogólnie jest u nas i syf. mieszkam e, o ale pracuję... E, e. Mam też kilka znajomych, które pracują w... E, w tej gałęzi kryzysu nie widać, nie zwalniają, a wręcz przeciwnie, przyspieszają z budową. Akurat tutaj właśnie zgodziłbym się, że... Zależy właśnie jaki typ biznesu. Ja też pracowałem akurat w firmach tak zwanych powiedzmy, internetowych, różnych transferów danych i, i tym, tym podobne, więc tam rozwój jest cały czas. Dane i popyt na dane jest non stop, non stop, non stop, bo nawet jak będziecie bezrobotni, to będziecie siedzieć i oglądać Netflixa. Albo będziecie siedzieć na komputerze, albo na telefonie, albo na YouTubie, albo na coś tam, albo na Facebooku, social media, dane, 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 więc tutaj właśnie ten, także yy, to ten, to tutaj są bardzo silne te, te rzeczy, tak, także yy, polityka, ale tu podejrzanie mogą być mylne, no właśnie, dobra, yy, jakbyś miał chwilę, raport z placu boju, dobra, taki długi raport, ale tu interesująca jest końcówka, jak myślicie, na ile bezpieczne są moje aktywa, tutaj yy, koleś miał tam yy, jeden, przynajmniej grama tam yy, suszu i tam cokolwiek, nieważne, i wtedy miał wjazd policji oczywiście wszystko przetrzepane. Jak myślicie, na ile bezpieczną moje są aktywa? Przetrzepany został ledger z sidami zeszyty z hasłami do giełd. Przeprowadzka wiąże się ze sporymi kosztami. Unstaking trwa potencjalnie stamtąd Także wiecie, jeżeli trzymacie hasła otwarte, jeżeli trzymacie seedy otwarte, niezabezpieczone jakoś, okay, no to wtedy jest bieda, bo każdy może to wziąć. I teraz nie mówię, że podczas kontroli ktoś gdzieś tam na przykład może zrobić zdjęcie. Jeżeli nie ma napisane, że zrobił nie zrobił, to nic się nie dowodni, prawda? Także takie sytuacje bym tutaj omijał. Jestem już trochę w plecy, bo akurat airdrop, także mówię. Uważajcie, pilnujcie swoich kluczy. Po to jest krypto, żeby pilnować swoich kluczy. Tutaj jeszcze takie info małe. W ostatnim odcinku podawałeś info od widza o Astar. To jest w top dwóch projektów, które wygrały aukcję na DOT. Pierwsze miejsce Liternity, czyli lid też nieźle sobie radzi, ponad 100% koło miesiąc. Według mnie oba mogą nieźle dać. Astar jest mniej, mniej interesowałem, ale oni się skupiają na skalowalności L2, z tego co mi się obiło, czyli polka dot layer 2, tak? Obiło uszy. Natomiast lid to identity, czyli coś, o czym w poprzedniej hoście nic nie słyszałem. Ja na przykład trzymam. Torbuje i dotorbobuje, można to nazwać moim torbielem takim. Jest to Self Key, czyli Key taki projekt i no tam tak, dokupuję go tam co tam 20-30 euro co jakiś czas. Już uzbierałem dosyć sporo w niego, jak na taki malutki projekt, ok? I no, projekt ten już ma gotowy w ogóle, gotowy gotową aplikację, można sobie nawet pobrać i już tam można storować swoje identities i na blockchainie więc. Ciekaw tylko jestem kiedy właśnie ruszy KYC season, bo tego sezonu jeszcze nie było. Cześć Maciek, akurat Infos z pracuje dla firmy IT z branży meblowej, luksusowej, która w 70% klientów w USA jak na razie klienci zostają u nas, bo nawet dodają nowe zlecenia i są zadowoleni z rozwoju rynku. Tymczasem klienci z Unii e zastopowali ze zleceniami. Dolar mocny to firmy amerykańskie nie boją się recesji. Z tego co wiem, skupiają materiały spoza kontynentu za grosze, przez inflację, czyli to co tłumaczyłem na Telegramie. Stany Zjednoczone e mając wysokiego dolara działają. Na cały rynek. Firmy w Stanach mogą kupować produkty, które relatywnie na księgach będą oznaczały, że kosztują mniej, i powiedzmy coś za 10 dolarów, kosztuje powiedzmy 8 dolarów, więc mogą to wystawić za 9 dolarów. Jeżeli to jest za 9 dolarów, a nie za 10 dolarów, inflacja na papierze spada, prawda? Inflacja spada, więc trzymanie przez Fed wysokich stóp nadal naprawia powiedzmy ich gospodarkę, ponieważ firmy te mogą, mają balans cenowy i mogą coś robić. I takie jest myślenie właśnie Fedu. Ale to, co nam Paweł mówił, to, co już czytałem w wiadomościach, fracht tutaj, transport wodny zaczyna stawać. Okay? Zaczyna stawać, są na pusto, więc nikt już niczego nie kupuje. Wszystko jest w magazynach, więc, jeżeli wszystko w magazynach, nikt niczego nie kupuje, to znaczy, że się nie sprzedaje. Jak się nie sprzedaje, to ci ludzie nie będą potrzebni w tych pracach. Ci ludzie po prostu stracą tą pracę. Tak samo było w 2008 roku. I dlatego nie wiem za bardzo. Jak to będzie, ponieważ nie wierzę, że yy, musi być jakiś black event jeszcze, na jakiś spadek, ponieważ nie wierzę, że od tak zmienią pozycję. W 2008 roku, w 2009 właściwie, został rzucony ogromny, ogromny helikopter money na rynek. Żeby zapewnić płynność, pojawiły się dotacje, programy, że samochód można było nowy kupić za 6000 tysięcy. Za stary samochód dziesięcioletni dostawało się piątaka tam chyba, czy nawet niektóre z dodatkami, nawet chyba siedem czy 8 koła, bo jeszcze dealer dawał dodatkowe tysiące od siebie, na przykład nissan, tak? I i wtedy ludzie kupowali nowe samochody. Pamiętam, bieda bez pracy, a bety wszędzie jechały, ponieważ BMW też zaczęło dodawać dotacje. I wychodziło, że taniej jest kupić BMW trójkę niż na przykład jakiegoś pod, tego, podstawowego Passata. Takie wyszło, znaczy taniej, wiecie, różnica 1000, powiedzmy 500 euro czy 2000 tysięcy, Ale to już nie ta sama klasa samochodu, prawda? Mówimy tutaj o normalnym kontrapremium. <grym> Więc e, takie rzeczy były. I teraz, wiedząc to, że nie mogą tak zrobić, ponieważ inflacja jest o wiele wyższa teraz. Będą musieli coś wymyślić, że będą mogli tak zrobić. Rozumiecie? Jeszcze do inna taka wiadomość była, co nie wkleiłem, a mianowicie to, co w Polsce się dzieje, że na różnych rynkach okay, podwykonawcy zaczynają zau zauważać, że ich kontrahenci zaczynają im nie płacić. I tutaj, właśnie, doszło do takiego pokazania tego, co mówiłem o tych kółkach. Tier 1, ok. Potem mamy Tier 2 i firmy Tier 3, które powstały tylko i wyłącznie na dobrobycie firm tier 2 i tier 1 te firmy nie rozwiązują realnych problemów, mało tego właściciele tych firm często brali kredyty, żeby po prostu istnieć i tutaj rozkręcać te firmy nie ma tutaj za bardzo takiego jakby doskonalenia w sensie um, świadczenia usługi w pierwszym rzędzie, tylko bazuje się właśnie na, jako pośrednik czymś i bardzo jest tutaj widoczne przez wielu, 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 wielu ludzi wielu ludzi co mi piszecie o różnych przykładach w swoich firmach czy firmach, w których pracujecie, że nie została odrobiona praca z 2008 roku. Czyli nadal przez ogłupienie, przez wiadomości, które były w telewizji, które ten um, nadal było to wszystko, że będzie dobrze, jest świetnie, stopy nie będą szły, jakoś to będzie, jakoś to będzie. Teraz ludzie trzymają firmy, trzymają ludzi, nie zwalniają ich, ponieważ myślą nadal, jakoś to będzie, ale nie wiem, czy. Tak to właśnie będzie, dobra? Cześć Maśku, raport w placu boju, yy, wysyłam euro w, na Capital, siedzibę w Szwajcarii, Santander Bank. moje transfery zostały zablokowane, jak chciałem wysłać większą ilość gotówki, zablokował aplikację, no i wtedy trzeba było odblokować, iść tam bla 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 bla, yy, że to niezgodnie z polityką, że jest re, dobrze, jest rewolut, yy, ale tak jak mówisz, od czasów X, yy, od, od, od X czasów trzeba mieć jakieś alternatywy wyjścia, na przykład dla skamieniałych wiadomość dla skamieniałych, banki zablokują wasze środki, czyli technicznie, mając rzeczy w bankach, nie posiadacie swoich środków. To jest wielka wiadomość. Tutaj gratulacje na dobre tutaj zyski z kusamy. Wcześniej też dawaliśmy kusamy na, na tym, na telegramie. Bardzo ładnie tutaj, e, ładne tutaj pozycje. E, Kusama wychodziła wtedy z, z takiego ledge'u. E, ten, e, zobaczcie. Na Allegro top 10 sprzedaży na Allegro w ostatnim miesiącu. Da Fiat ma więc kryzys, jeszcze się nie dotarł. Zbroją się w iPhony i PlayStation 5, chociaż widać, że sporo osób się na blackout. Także takie rzeczy. I ponownie widzę, że po prostu ta praca domowa nie jest odrobiona. Naprawdę uważajcie, ponieważ nadchodzi czas ogromnych przecen. Samochody na przykład. Ja pamiętam, jak taki kiedyśny kolega ten kupił kiedyś Mondeo. I dał za nie chyba 6,5 tysiąca. To był w 2009 chyba roku. W... w styczniu, bodajże. Nie, w 2008, w grudniu, w listopadzie. W maju 2009 roku ten samochód był wart około 1800 euro. Kumacie? Wartość samochodu spadła ponad 50%. I to samochody spadały po prostu jak. O rany! A przejęć samochodów? O rany! Mnóstwo. Jakiś tam van, powiedzmy. Renault albo Nissan, jakiś tam Interstar tak czy jak to się nazywa, za grosze. To były kwoty, nie wiem, rok 2009, a w 2010 był sprzedawany za, nie wiem, 5000, 6000. Takie kwoty to były, takie kwoty. Także mówię, Polka War ma być listowana na w kwartale czwartym na Binance. Szoruje pod nie, ciągle się rozwijają, także może coś być fajnego. Także dodajcie sobie do Waszych yy, zeszycików Polka yy, War. Sprawdźcie sobie na, na tym, na no, na Coingeco. Rozmawiałem z jednym ze swoich przewoźnikiem. Mówił mi, że jest dramat na rynku. Po dobrej znajomości nie da rady nic złapać na rynku. Jedna z firm, która ma kontakt, sp ma spadek o 50% ładunków. Będą zwalniać spedytorów. Troszkę mnie to zaczyna niepokoić. Większość przewoźników, z którymi mam kontakt cały, również pyta o ładunki. Jak wcześniej ciężko było o ciągnik, tak teraz mam po 10 zapytań dziennie każdego dnia od kogoś innego czyli. Czy, ma, czy jest robota? No i dobra, idziemy. Chiny, Chiny, Chiny. Chiny ym, podeszły do problemu trochę inaczej. Chiny widać, że zrozumiały, że nie są w stanie konkurować na rynku walutowym, a przynajmniej ta wojna będzie trwała bardzo długo i można to zrobić inaczej, żeby wymusić na ludziach użytek ich waluty, a nie dolara. Zaczynamy. Chiny po cichutku zaczynają zmieniać trajektorię wszystkich zasad na świecie. Chiny podeszły do problemu od strony standardów. Wiecie, kiedyś mieliśmy o wiele lepsze standardy do wideo, ale wygrał VHS. Okay? Tak samo jak powiedzmy, standardem stało się później PlayStation, okay? PSX a w sprzedaży, w grach i we wszystkim, chociaż Sega Saturn, jak i yy, Nintendo 64 miały troszeczkę lepsze flaki, jednak tutaj um, po prostu. Wygrały jakby gry standard i potem Sony tak się rozwinęło. Później mieliśmy na przykład zobaczcie, standard audio, jakieś tam jeszcze inne e, głosy, i MP3. MP3, mimo że format bardzo stratny rozwinął się, napędzając w ogóle branżę i do dzisiaj jeszcze słucha się MP3, jak na przykład w samochodach i w ogóle, prawda? Na kluczach. Więc tak, ten taki standard jest bardzo silny. Chiny podeszły do tego mo mo modelu, że jeżeli ustanowimy nowe standardy w sensie technologicznym, można przepisać i nadpisać zasady yy, obowiązujące do kontrolowania tutaj i całego jakby rozsypu mocy, tak? Yy, zyskać na proficie i być po prostu yy, wejściem do nowego typu ekonomii, czyli do Chin. Beijing mówi, że ustanawianie standardów jest yy, narzędziem do poruszenia. Całej przepustowości produkcyjnej w przepływie łańcucha wartości. Okay. I ustanawianie wpływów za granicą. To było podane w najnowszym dokumencie, tym leadership przewodzącym, jako China Standards 2035, który był wydany w ostatniej tam siedzibie, znaczy, jak mieli tam spotkania, w 2035 w ostatnim roku, tak? czyli ten standard do 2035. To jest ich strategia. Bardzo prostą taką strategią jest ustawić technologiczny standard, żeby wymusić na producentach zmianę ich procesów produkcyjnych czy tego chcą, czy po prostu nie. Czyli powiedzmy, że ktoś ustawił standard audio na płytach i produkuje płyty CD ze standardem powiedzmy audio a nie MP3. Zobaczcie, to się nie przyjmowało, ale mp 3 wymusiły na yy, różnych firmach, które nie chciały po prostu produkować tego, że żeby, żeby będą produkować. MP3-ki na przykład to zrobiły. Wideo to już w ogóle VHS yy, rozwalił cały system. Wszystko polegało, magneto-video, nagrywarki, kamery, wszystko musiało mieć tą składnię yy, VHS-ową, tak? aż dopiero później, po latach, po latach, po latach została zdetronizowana na korzyść, powiedzmy, Blu-ray, tak? Była przesiadka z VHS-ów na Blu-ray. I oni tutaj chcą podobne rzeczy zrobić. Chiny planują e, wzmocnić swoje siły międzynarodowe, jako, używając do tego, jako właśnie tej, ten, bursztynowego szlaku, tak? Belt and Road Initiative, BRI, czyli ten, ten bursztynowy szlak, tak? Czy tam azjatycki szlak, wiecie, jak to się nazywa tam. I jako, powiedzmy, jako członek na przykład y, narodu Etiopia albo Indonezja, y, który podpisze zgodę, żeby było przez jego kraj na przykład y, tego y, kładzione tory i tam w ogóle infrastruktura, ok, będzie musiała być w standardzie y, tym y, Belt and Road Initiative, czyli w standardzie jakby MP3 albo VHS-u Chin, rozumiecie? Więc to wszystko wymusi, więc wtedy będzie problem, żeby kupić zamienniki i inne rzeczy yy, do różnych tam, powiedzmy, przekładni i tam takich różnych na, tego yy, produktów, które zostaną użyte, komponentów zostaną użytych w tych właśnie yy, w tej drodze, yy, które będą dostarczone przez inne standardy w Europie na przykład. Po prostu zamkną im drogę. I to będzie bardzo ciekawe. Ja nie widzę, żeby bez konfliktu to wszystko się rozegrało. Po prostu nie widzę tego. Nie widzę tego. Albo widzimy agonię Stanów i do tego doprowadzą poszczególne rzeczy, albo po prostu będzie bida. Praca z 2008 roku, zobaczcie, Consumer Price Index jest bardzo wysoki na wszystkie rzeczy i na jedzenie. Okay? Mediana tych zarobków w Stanach bardzo spada, w Polsce tak samo spada. Zobaczcie, Consumer Sentiment Index jest niski w tej chwili niższy niż w 2010 roku. To nie może być dobre. Okay? Tutaj wychodzi, że będzie chyba silny. Silny dodruk. No i dobra, idziemy. Spójrzcie. Dojdźmy tutaj do do do, do. do, do, O, proszę bardzo, jeszcze nie to. Almeda, duży bardzo jest teraz nacisk na tutaj wojnę. Almeda, znaczy FTX i Binance. To jest taki, to jest dosyć dłuższa rozgrywka, ponieważ ja jak dam radę jutro, to spróbuję nagrać tam pojutrze. Spróbuję nagrać film, właśnie FTX, czyli znaczy meta kontra. Kontra Twitter, dobra? I tu ci gracze wszyscy są rozmieszczeni. Tylko jak się okazuje, wojna zaczęła tutaj rozgorywać bardzo i FTX wpadło tutaj w nielada tarapaty. Jak się okazuje, FTX poprzez te wszystkie spadki ceny e, zaczęło bardzo dużo tutaj tracić i FTX na początku, tutaj właśnie się wielu ekspertów się e, rynkowych patrzy, że FTX wpadł w tak zwane koła zamachowego, czyli stworzyło token giełdowy, przypompowała jego cenę. Market poszedł bardzo do góry, czyli można pokazać to, że jesteśmy bogaci, bo mamy spompowaną monetę. Inwestorzy zobaczą, o kurna, ale giełda stoi, to będzie przyszłość, oni zetonizują Binance, FTX będzie przyszłościowy, ok? Oni biorą coraz więcej szmalu tak? na sales i tam na pożyczki. Okay? No i takie koło zamachowe. To pompuje jeszcze bardziej, bo kupują swój token. Znowu przyciąga innych, znowu aż dochodzimy do tak zwanego martwego koła. Tak jak było to z Celsius, tak jak to było z 3 Capital, który właśnie tutaj był i Almeda, część właśnie inwestycyjna tutaj ftx jest odpowiedzialna, która umoczyła na tych właśnie inwestycjach. I teraz zaczyna tutaj wypływać kolejny trup z szafy. Okay? Tylko pamiętajcie, Almeda trzyma też, znaczy ten FT, FTX trzyma bardzo dużo swojego tokenu. Yy, ma chyba 5,8 5, miliarda. Ma Solane, yy, także, bo to były inwestycje FTXa. Uwaga na Serum, uwaga na OXY, -Y, okay? uwaga na Maps, uwaga, uwaga na FIDA. Te rzeczy są właśnie tutaj bardzo ryzykowne w tej chwili do trzymania, i jak pokazują różne wiadomości z blockchainów. Z różnych ruchów mamy tutaj problem z tym, że są duże transfery. Są duże transfery pieniędzy, i jest dampowany tutaj FTX, FTT token, żeby uwolnić tą kasę, żeby komuś oddać te pieniądze. Rozumiecie? Pieniądze muszą być oddane na lone. inaczej będzie to jak, jak, jak za Celsjusza. Celsius musiał sprzedawać swoje, swoje asety, żeby uwolnić te, co mają w pożyczkach. I FTX ma to samo i musi sprzedawać asety, tylko jeszcze nie wiadomo, kto komu coś wisi. Wiecie, pamiętajcie, to jest jak domino. Ktoś tutaj, są kwadraty, które pływają sobie na tej wodzie, jeden idzie na dno, ok? I on będzie sprzedawał różne rzeczy, żeby trochę wypłynąć, bo jak nie, to ściągnie ich razem ze sobą. Jego fail to porażka tych dwóch na przykład, które go trzymały. Więc te pogłoski, że major exchange jest w problemach, które tam krążyły, o dziwo były wypowiadane właśnie przez bankmana czy właściciela FTX-a, być może będą dotyczyć właśnie jego giełdy, tak? Jego giełdy. Także 24 miliony, 547 milionów dolarów warte 24 miliony FTT siedzą na Binance i tutaj są gadki, że będzie tutaj e, sprzedaż, że po prostu Binance otrzymało 2,1 miliarda dolarów e, USD e, equivalent in cash. BUSD FTT, okay? I tutaj jest bardzo ważne zdanie. W czasie ostatnich wiadomości, albo takich danego relevations, czyli takich jak to jest, takich odkryć, które wyszły na światło, zdecydowaliśmy się z tego, zlikwidować wszelkie pozostałości FTT na naszych książkach. Coś się dzieje, bo jest likwidacja USDC Krypto.com okay. też się pozbyło USDC i ja już też nie trzymam nic z USDC, po prostu pierdziel to i nagle i nagle tutaj widzimy FTD, więc uważajcie, wiecie, na giełdzie, trzymanie, jak są takie wieści, napędzi zaraz FIR i będą dużo wypad będzie. Ok, dużo wypad będzie. I FTX właśnie. Właśnie, właśnie to jest ten, ta wiadomość, także tutaj tego CZ się wypowiada, że no, będą starali się tutaj upłynniać to wszystko, żeby nie skraszować tego rynku, ale widzimy, że może tutaj nastać taki efekt, powiedzmy domina, tak? I pytanie jest tylko, komu wisi właśnie kasę? Jakie są, inw jak są inwestorzy? I gdzie to wszystkie te pożyczki są zalokowane? Także wiemy już, jakie są monety, w które ten w które FTX ten pompował kasę I te projekty uważajcie, bo mogą być po prostu tampowane, żeby pozyskać pieniądze. Ok, Żeby pozyskać pieniądze. Także tak to się tutaj zaczyna. Feeling Grid na razie OK, na razie OK. Crypto bubbles dzisiaj całkiem nieźle też było na paru monetach. Ogólnie ten, ogólnie tutaj dzisiaj taka korekta. Uważajcie na H HFT, nie wiem, co się stało, ale. Być może dobra będzie pozycja na tutaj na, na odbicie. Render AGIX jej właśnie spadł, wtedy ładnie podpompowało nasze AGIX, ale mam nadzieję, że jeszcze przed tym tokenem troszeczkę pójdzie do góry. Zrzutka tutaj, trzylatek i najzłośliwszy guz pnia mózgu, pomóż nam ratować nasze dziecko. Link będzie pod opisem Leczenie guza mózgu w Rzymie. dobra? Jak możecie coś rzucić, to dobrze. Takie teraz będę pokazywał gierki tutaj które są możliwością play to earn, na App Store można je kupić i tam tworzą się też ten, wolety można zrobić i można wypłacać to, co się da. Tego oczywiście trzeba zrobić KYC, ale coraz więcej gier się pojawia na Google Play Store, gdyż ja powiem tak, zacząłem grać w taką gierkę, tam jakieś skarby, coś tam, e, hok, nieważne, albo taką rybkę też grałem, ja tam połyka, tam inne rybki, tam taka układanka jak Tetris, nie? I po prostu zacząłem grać, 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 tam władowałem w tą gierkę z ja wiem, z parę euro i gram, 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 taki pożera czasu i nic z tego nie mam, więc już teraz jestem przekonany na 100%, że te gry wszystkie będą miały play to earn, ponieważ nikt nie będzie w nie grał, jeżeli nie będą czegoś oferowały. Granie i wrzucanie kasy w tak, tak zwaną nieskoń, niekończącą się grę multiplayer albo social jakąś bez zarabiania. Dead Space, mówię wam. Także to jest taka jedna gierka, ktoś tutaj właśnie pokazał. Crypto Konflikt, taka strategiczna oraz ligów od a to to widziałem chyba, ale nie wiem czy to jest akurat właśnie, e, tak, Connect Wallet, proszę bardzo. Także e, są tutaj różne właśnie gierki, więc uważajcie, patrzcie na ich tokeny, te gry będą potem normalnie istniały, więc e, będzie normalna fluktuacja ich, ich coinów. Binance, nie, to jest Binance Spacely, tutaj będzie taki airdrop. Free NFT airdrop e, e, Spacely. Tutaj i fill out the form, tutaj like, retweet, także ten będzie tutaj właśnie na tym, na, na Binance. Jak ktoś chce znowu tutaj coś tam dostawać, Tylko pamiętajcie, wszelkie airdropy zawsze róbcie z innego uletu, ponieważ może być może być nieciekawie nie, myśl, nie mylcie tutaj tego projektu z tym, ze Spacey, tym takim, co tam uciekł w ogóle i go nie ma. Dobra, to jest coś innego tutaj, z tego co tak tutaj się dowiedziałam, ale sami zróbcie swój research. Binance, teraz wiadomość, zobaczcie, EA, spójrzcie na to, co się dzieje. DeFi Wars na całego. DeFi Wars na całego. Powtórzę to jeszcze raz. DeFi Wars na całego. Patrzcie, Binance przejmie tradycyjne banki. Binance rozważa zakup tradycyjnych banków, aby wypełnić lukę między tradycyjnymi finansami a branżą kryptowalut. Słuchajcie, banki są w tarapatach. Pamiętacie, małe banki muszą upaść, ale nikt nie powiedział, że muszą upaść w sensie upadku, tylko muszą Mogą zmienić właściciela. Okay. Giełda jest skłonna zarówno kupować mniejszościowe udziały w bankach, jak i dokonywać całkowitych przejęć. Wtedy nie będzie problemu. Nie będzie problemu. W 2020 roku Binance dokonał strategicznej inwestycji w wysokości 200 milionów dolarów na rzecz holdingu medialnego Forbes. O tym było. Także uważajcie, bo być może nowym trendem będzie, że giełdy kryptowalutowe będą przejmować banki, co umożliwi im, bardzo płynną strukturę świata finansowego i krypto. Nie będzie wtedy sytuacji, że jakaś giełda będzie zależała od banku, ponieważ ten mówił, ta giełda po prostu będzie bankiem. Kłamiemy? Ta giełda po prostu będzie bankiem i będzie wtedy mogła oferować pełne gamę bankowych usług. Jakich? Kowalski będzie kupował krypto w banku. Boom! Kurna! Boom! Mówiłem, ja pierdzielę. DeFi watch na całego. DeFi watch na całego. Eee, kurtyna. I idziemy dalej. Jedziemy dalej, idziemy dalej, dalej. Obligacje, zadłużanie czy ratunek? Jak to usłyszałem, to mówię, nie da rady. Ogromną dyskusję wywoła informacja o konieczności emisji obligacji przez Ostrołękę. Podobna sytuacja ma w innych polskich miastach. Prezydenci i burmistrzowie przedstawiani są jako e, utracjusze. Mało kto dziś jednak pamięta, że w Ostrułęce to e, poprzednicy pozostawili wielominowe długi. To nieważne. Jakie ma o Ostrułęką, bla, bla, bla. Każdy rozrzuca na każdego. Każdy brał hajs, nikogo nie interesowało. Nic. i teraz laptem: o, oh my god, nie, 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 to nie moje, to nie ja. Nie. Spłacanie poprzednika zaciągniętego długu, konsekwencje planeki, czyli. Widzimy jakiś nowy, e, nowy w ogóle tutaj tryb. Ja nie wiem, nie wiem jeżeli, jeżeli miasta będą, um, ten, będą e, oferować jakby... Nie wiem, nie wierzę, żeby oferowały swoje obligacje. To będzie... Słuchajcie, co to oznacza? To oznacza wepchnięcie każdego powiatu w świat krypto. Zbieranie kasy na projekty i wtedy... Nie będzie można powiedzieć, że na przykład powiedzmy, e, nie wiem, Rada Miasta zdecydowała, że wypieprzy wszystkie drzewa, a wstawi betonowe kurna, e, betonowe podłogi w całej, we wszystkich miasteczkach w Polsce, bo takie są, tak? Betonowe kurne dżungle, pobudowali. Nie będzie tego można było zrobić już. Będą prawa, normalnie będzie i taki jakiś tam polityk, czy tam jakiś tam miejski ten, będzie musiał się podporządkować. Będzie musiał, bo inaczej nie będziesz malu. Nie będziesz malu. Do tego, co doprowadza. To jest, to jest kolejny krok w, tym, w tym, tym momencie. Zobaczcie, tego się nawet nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się tego. Jeżeli, to no jest mowa o obligacjach, wiecie, przez Ministerstwo Finansów i w ogóle, ale jeżeli będą to obligacje, nie wiem miastowe, to zobaczycie, kto będzie zainteresowany, żeby robić ICO. No i jedziemy. Ostatni temat. Stopy procentowe podnosić czy nie podnosić? o to jest pytanie. Analitycy są wyjątkowo podzielni w prognozach środowej decyzji RPP. Niektórzy są przekonani, że Rada po raz drugi z rzędu pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Inni, że dokona minimalnej podwyżki. Klucz do decyzji Rady może się skrywać w listopadowej projekcji inflacji przygotowanej przez ekspertów z NBP. Czyli sied siano, siano, dno, 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 dno. Od czego zależy decyzja Rady Polityki Pieniężnej? Od tego, o, Fed. I znowu to przewałkujemy. Możecie pokazać wtedy to Waszym skamieniałym kolegom. Są tylko dwa wyjścia z tej sytuacji. Okay. Pierwsze wyjście: okay. podnoszenie stóp procentowych, co spowoduje bidę. Ok, bidę na rynku, ale z czasem wyjdziemy z, z tej opresji po jakimś czasie. Okay. lub nie podnoszenie stóp procentowych, i wtedy od razu idziemy, możemy sobie zmienić, kupić kalusze, kapelusze tak do tak zwanej małej Little Venezuela, jak w GTA było kiedyś Little Havana, tak właśnie tutaj e, mamy w Little Venezuela, okay. e, będzie Wenezuela, czyli inflacja rozpieprzy wtedy zagajniki i podciśnie nas do biedy, czyli do tego, i będzie podwójnie źle, bo i tak będą musieli stopy podnosić. Tylko już przy zdewastowanej gospodarce. Wtedy będzie ultra źle. Wtedy, tak jak mówiłem to wcześniej, nie zmieniam zdania, ok? Jak już zobaczycie, że Rada Polityki nie zamierza w ogóle podnosić procentowych, ja bym kupował karnet na siłowni na miejscu. I tam obojętnie na taką siłownię. Tak, żeby był ten ten. Tak, żeby była klatka na przysiady, suwnica, ten handle wolne, że można było robić wykroki, jeden. I, I będziecie trzeba będzie ćwiczyć. Na nogi, ponieważ pamiętajcie, szczur ma cztery łapy, szybko będzie biegał do śmietnika, ok? Bardzo szybko. Więc trzeba będzie napieprzać, kurna na je przysiady. Prawdopodobnie Polska wtedy wygra zawody w jakichś tam, nie wiem, sprintach i tych innych, bo każdy będzie napieprzał tak martwe ciągi i nogi, że z bloków startowych to będą zrywali na wierzchnie. Tak to będzie wyglądało. Więc yy, czekamy jeżeli nie podwyższą teraz, to już wiem jaka jest zagrywka. Okay. Czekają aż Fed będzie pauzował, bo prawdopodobnie oglądają kanał i widzą co Fed robi, gdzie są dane i że będą musieli, to, że Fed będzie musiał spauzować i wtedy im jakoś się uda, ponieważ jeżeli Fed spałzuje dolary nie będzie odpływu yy, polskiego pln z Polski na korzyść np. Na dolara tylko pozostanie to bez zmian. Oni to robią. Jeżeli jednak, jeżeli jednak nie uda im się i Fed w styczniu Podniesie stopy procentowe albo jeszcze przetrzyma ich bez obniżania stóp procentowych, Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała w jednym z posiedzeniu podciągnąć stopy o nawet podczas jednego posiedzenia 3-5%. do 5%. Okay? jeżeli przez parę miesięcy tego nie zrobi. Nie ma bata, inaczej Wenezuela, jak nie jest, będziemy mogli od razu wysyłać kurne zamówienia tam do e, naszych tych tam braci z Wenezueli, żeby nam te boliwary przysyłali, bo to będzie jeden, jeden te, taktowane jeden do jednego. Także dzisiaj dużo mięsa. Żegnam się z Wami. Miłego wieczoru. Zbijam coś tutaj porobić. Może właśnie jakąś siłkę. Na razie, cześć. Dzisiaj nawet zapodam muzyczkę na końcu. Trzymajcie się. Brygado Tygrysa.